wpisując kod GRĘNDY otrzymujecie darmowy balans na stronie oraz otrzymujecie dodatkowe 5% do każdego doładowania. Link do strony znajdziecie w opisie, polecam. A, dobra, no. Co się dzieje? Ola, 10 zł. Ja i moja siostra Paulina szukamy jakiegoś przystojnego streamera do trójkąta. Mamy 175 cm biust D, wysportowane. Nasze wymagania to ładna broda i wysoki iloraz inteligencji. Zapytasz Saja, czy jest chętny? Śmiechłem. Przecież wszyscy wiedzą, że to, co Paweł ma, to jest chuj, nie broda. A w sumie zarósł trochę. Dobra, spytam sobie, spoko. Dziękuję za donate. Bezczelność. No nie wierzę, no nie, nie, nie! Zoba! Zoba tego! Wariata! Karakana! O, działa. Aaaa! Muszę wstać! Jak to bolało! Zmęczyłem się. Idziemy, Judy. Baiting, baiting. Mogę być silnie. Tak, działa. Nie strzelaj we mnie, kurwo! 4 kala! Galą wchodzą. Pikuję galę. Przy gali stoi. Drugi raz. Poleciał, jeszcze nice. Jeden. Nic nie widzę, ale jestem na tego. Wchodźcie ja na lampę. Od razu to wywalam. O kurwa! Leży łącznie. Domek i rampa. Rampa leży. Mała. Leży. Dobra. Na rampę też chcesz flash? No. Wyszło mit. To nie wpadło, bo. Więcej mit. Przestaje mit. Jeszcze mit. Ze scoutem był. Bijemy się na micie, czy nie? Ten flasha wam. Bijemy się. Ja pierdolę, 3 easy fragi. Łącznik wchodzą. Nie. 4. Ja też nie trafiłem, a to już spokojnie. Nie wierzę. Kurwa, 20 HP. Kurwa, jak jeszcze... Pod oknem leży. Proszę, jeszcze raz... Gala. Może mi weź gala? Słyszysz... Nie, raczej. Ta, środek piód z niego jest. Słyszy mnie Pago? Tak. Piód. Pago, jesteś nikim dla mnie, jesteś... Baras? Nie, no? Nie słyszysz, możesz mu jechać. Chuj przebrzydły jest, no. Trzymam ci galę, Paweł. Patrz, jak się wypierdala chłop teraz. Tak. Chłop, ja się chowam i on znowu mi strzela po głowie. Under, konektor. Żeby przegrał, żeby umarł. Kamilosk, ja do Toma nic nie mam. Nawet szacunku. Ta. Ulala, ale akcyjka, ty. Tak, a ja zrobiłem akcyjkę na pistoletach. No właśnie tak. Dobrze, że tamty kulek nie miał w apsach. Widzisz, może być na drawie, gościu. Okej, okay, ja za nim. Patrzy maina. Piknął ja minus 50, dwóch gości. Okej, okay, ja pod drabą. Wchodzę drabę. Wchodzę drabę. Michu za nimi. On jest minus 50. Sniper ginie. W domku. Drugi PS. Zopał. Nie wiem, czy brali. Wychyl. Nice. Lura widzę tutaj. Odrawy, proste, od drawy. Jak mi dają, to chodzę. Dałem, ale komuś. Nie wiem skąd mnie biją. Skubańcy. O kurde.
Co? Co to było? Co mnie walnęło? Co to było? Ale... Co mnie zabiło? Przespałem już z Wiktorią. Nie, no powiem ci, że nie spodziewałem się, Mateusz, takiego pytania na start, jak przyjdziesz tutaj. Wiedziałem, że powiesz coś, dzień dobry czy coś, a ty wchodzisz i pytasz, czy spałem już... Czy spłaciłem już Wiktora, ty, dobra. Nie wiem, kurde, co ja czytam, ty. Nie, no dobra, wracam do łóżka, idę spać. Czy spałeś już z Wiktorią, a Mateusz, spłaciłeś już Wiktora? Ja pierdolę. To nieźle. Przepraszam, Mateusz. Jednak cofam. Wszystko z tobą w porządku, to ja jestem zjebany. Co dalej? No i kurde, no nie gram to. No cholera jasna, no wysuwająca z podłogi półka mnie zabiła, no. No co jest? Z Pewarem mam kontakt taki, no nie wiem, taki 50-50. I się lubimy, i się nie lubimy, nie? On mnie lubi, a jego nie. Jak ma WP fade, wylatuje. Nie no, żarcik oczywiście, Pewar w porządku, chłopak. Fajnie się pyka z Pewarem. Miły, poczciwy, wspaniały. Przystojny, inteligentny, dobrze zbudowany. Nie mogący odgonić się od kobiet. Szachowy mistrz, filantrop. Wyborca Prawa i Sprawiedliwości. Bo wiecie, miałem te, tego... Miałem te kilka par butów, no i nie miałem co z nimi zrobić, wkurwia mnie to, że mi tutaj zalegają. I gadałem akurat z Pago. Gadałem akurat z Pago i Pago mówi, no jadę tam do Zakopanego na ten. Kurwa, nie wysłałbyś mi tych Timberlandów, żebym sobie zamierzył? Ja mówię, kurwa, no mogę ci wysłać, mordo, nie? No i wysłałem mu te buty. I dzisiaj gadam z nim rano i mówię, ty Mati, no i jak tam te buty, zmierzyłeś? Dobre? Wiesz co? Nie wiem. Pozmierzyłem tylko jednego. Wieczorem zmierzę drugiego. Kurwa, czemu? Kto mi to wytłumaczy? Dlaczego zmierzył tylko jednego buta? Yeah, I'm gonna write to you, yes. No problem.